Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie gamingowych słuchawek od firmy Logitech. Model niedrogi, model dobrze znany i model ceniony. Mowa tutaj o słuchawkach stereo Logitech G230. Cena tych słuchawek nie jest wygórowana, sprawdzicie ją sobie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed nami bardzo popularny model słuchawek firmy Logitech. Logitech G230. Headset w dość przystępnej cenie. Cenę oczywiście sprawdzicie sobie pod filmem, w opisie filmu. Natomiast zobaczmy, co mamy ciekawego. Widzimy same słuchawki. Naprawdę wyglądają fajnie. Natomiast zobaczymy je sobie za chwilkę jeszcze. Mamy taki obrazek, podstawowe cechy tych słuchawek. Materiałowe obicia nauszników. Ruchome nauszniki. Mamy składany mikrofon z funkcją niwelacji zakłóceń. Bardzo fajnie. Oraz pilot na kablu. Są to słuchawki typowo stereo, w przeciwieństwie do modelu G430, który także u mnie zobaczycie. Natomiast myślę, że nie będziemy tutaj już szukać niczego więcej, chyba że będą gdzieś specyfikacje jeszcze. O właśnie, są tutaj 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 ohmy, czułość 90 dB, czyli w sumie to nam nic nie mówi. Mamy też parametry mikrofonu. I zobaczcie, co ciekawe, kardioidalny tryb łapania dźwięku przez mikrofon, czyli jednokierunkowy, to może się przydać. Chyba, wydaje mi się, że słyszałem, że mikrofon w tych słuchawkach jest dobry, więc testu mikrofonu na pewno się spodziewajcie. Sami to sobie ocenicie wtedy. Natomiast już słuchaweczki opuszczają pudełko. Już widzę jeszcze jakieś akcesoria. To jest tylko instrukcja. Więc nie będziemy się na tym raczej rozwodzić i przejdziemy do konkretów. Opowiem Wam, że od razu widać i czuć, że co Logitech to Logitech. Słuchawki dość lekkie, masywny pałąk górny, bardzo elastyczny, bardzo fajna gąbeczka. Ogólnie fajna kolorystyka, czerń i czerwone akcenty, fajnie to wygląda. Nauszniki, jak widzicie, faktycznie odwinają się w tą stronę. Te słuchawki troszkę trzeszczą, ponieważ to jest model potestowy, na pewno spory już przeszły, więc to im musimy wybaczyć. Patrzcie, trzeszczy tylko ta jedna. Prowadnice, bajka. Aluminiowe prowadnice w tak tanich słuchawkach, powiedzmy tanich, ze średniej półki cenowej. Natomiast w tej strefie cen naprawdę spotkać takie prowadnice to jest rzadkość. Zobaczcie jeszcze, jakie są grube, więc naprawdę solidna tutaj, solidna robota, fajnie się to trzyma. Bardzo mocno się rozszerzają, nie będzie problemu, przypasują na każdego. Obudowy, jak widzicie, matowy plastik, logo Logitecha. Takie w sumie proste tworzywo, natomiast bardzo ładnie, elegancko wyglądające. Przetworniki, całe nauszniki ruszają się jeszcze tak. Więc generalnie dopasowanie do uszu myślę, że będzie naprawdę super. Tu widzimy jeszcze mikrofon na takim gumowym przegubie, żeby go sobie troszeczkę dogiąć, chociaż nie do końca się słucha. Widzicie, dogina się do pewnego momentu, natomiast potem sobie troszeczkę powraca, ale ok. Przede wszystkim zrobimy też test tego mikrofonu. No, wygląda naprawdę ciekawie. I możemy go sobie złożyć w ten sposób. Wtedy po prostu nam nie przeszkadza przy ustach. Mamy przewód bardzo miękki. Zobaczcie, jak sznureczek w oplocie. Całkiem fajnie to wygląda, dość długi. Mamy rzepik do spięcia nadmiaru. I kończy nam się to standardowo dwoma mini rzekami. Oba są trzypinowe. Jeden do mikrofonu, drugi do słuchawek. Ciężko pomylić, bo mają kolory, więc fajnie. I regulacja głośności. Głośniej, ciszej, potencjometr. Wyłącznik mikrofonu. Standard, pilot taki prosty, z klipsem. Natomiast myślę, że będzie funkcjonalny. No i ostatnia rzecz, najważniejsza w sumie, poza jakością dźwięku, to same nauszniki. Jak widzicie, wnętrza są duże. Pewnie wejdą tu całe uszy. Też mamy to grube, naprawdę, więc izolacja powinna być dobra. I moi drodzy, powiem Wam, że materiałowe obicie, tak jak czytaliśmy,
czyli uszy nie powinny się pocić, w tym przewiewny dość. Natomiast co do grubości i miękkości, powiem Wam, że wrażenie robi naprawdę dość ciekawe i powinno być to wszystko wygodne. No cóż, sam jestem ciekaw tych słuchawek, to już prawie legenda, ten model G230, zresztą G430 też. Często mnie pytacie właśnie o te słuchawki, które wybrać, na przykład Cyberię czy G430. Tak więc myślę, że po tych testach będę już Wam umiał konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sam ich doświadczę, dźwięku z tych słuchawek, jakości mikrofonu i ogólnie komfortu. Co do wykonania, już w tej chwili mi się bardzo podobają, naprawdę zrobiły dobre wrażenie, za to już mają plus, a jak wypadną w testach, zobaczycie w recenzji. Pamiętajcie, ten sprawdzicie sobie w opisie filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!